Panie Jezu, witamy Cię i wielbimy Cię w naszych modlitwach, w naszych sercach, do których teraz przyszedłeś. To Twoja niepojęta miłość prowadzi Cię do nas, bo chcesz nawiązać bardzo osobistą, miłosną relację ze swoim stworzeniem w tajemnicy Eucharystii, którą ustanowiłeś. Chociaż drży serce słabego i grzesznego człowieka przed Twoją świętością i boskim majestatem, to świadomi Twojej, nasz Zbawicielu, bezgranicznej miłości, wołamy wszyscy tu zgromadzeni. Bądź uwielbiony, Panie Jezu. Uwielbiony, Panie Jezu. Przychodzisz, by mnie obdarować wieloma darami i łaskami, i tak bardzo chcesz, abym tych skarbów pragnął i z otwartym sercem chciał je przyjąć. Bądź uwielbiony, nasz Zbawicielu. Bądź uwielbiony, nasz Zbawicielu. Przychodzisz z ojcowską miłością i chcesz wysłuchać moją modlitwę zanoszoną do Ciebie z dziecięcego serca, które kocha Cię tak, jak potrafi, ale też pragnie się wyżalić z powodu różnych trudności, z którymi nie potrafi sobie poradzić. Chcę też, jak kochającemu Ojcu, przedstawić swoje choroby, tak fizyczne, jak i duchowe, ufając Twojemu boskiemu miłosierdziu. Bądź uwielbiony, Panie Jezu. Panie Jezu, mój jedyny Boże i serdeczny przyjacielu, pragnę zawsze być z Tobą, dzielić z Tobą radości i smutki. Największym nieszczęściem dla mnie byłaby utrata Ciebie przez mój grzech. Ufam, że mnie nie opuścisz i podasz dłoń. Bądź zawsze z każdym z nas, Boże w Trójcy Przenajświętszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze. Uwielbiam Cię, najcichsza obecności, zachwycasz mnie łagodnym miękiem Twym. Pokorne tak, że jedna moja myśl Cię.